moi drodzy, no oszukuję was trochę, powiem szczerze, dzisiaj tym swetrem z półgolfem, ale jak wstałam rano, to było naprawdę rześko, jak na ostatnie upały. Spojrzałam teraz specjalnie na termometr i w Łodzi jest 17 stopni. Jak na ostatnie upały powyżej 30 stopni, to jest po prostu chłodno. Więc pomyślałam sobie, że taka swetro-tunika z rękawem 3/4, z takim nawet osłoniętym tutaj gardłem, a gardło moje dosyć niewyraźne jest ostatnio, będzie jak najbardziej na tak. Miałam wychodzić z domu, ale krzątałam się trochę, ogarniałam wszystkie kąty i powiedziałam sobie, no nie, dosyć tego. Po prostu trzeba z tym skończyć, dosyć tego zbieractwa. Usiądź kobieto, nagraj ten filmik i wyrzuć ten bałagan. I właśnie dlatego przychodzę do was dzisiaj z denkiem. Pierwsza maska, którą chciałam wam pokazać w tym projekcie, zdenkowałam ją po naprawdę bardzo długim czasie użytkowania. To jest maska marki Chantal. Akurat tutaj występuje pod brandem Sesio. To jest 3-minutowa maska nawilżająca z aloesem. Wspaniała maska, 3-minutowa, która pięknie nawilża włosy, nie obciąża ich, delikatnie pachnie. Ja ją stosowałam jako odżywkę na włosy, wiecie, nakładałam. Czasami przetrzymywałam dłużej, czasami krócej. Zawsze działała, bardzo ładnie nawilżała włosy, włosy się pięknie spłukiwały, jest łatwo dostępna, jest niedroga, w drogeriach Hebe, o ile się nie mylę. Szampon i odżywka z tej serii były u mnie w ulubieńcach, gorąco wam polecam, jest niesamowicie wydajna. Kolejny produkt, który zużyłam całkiem niedawno, to Fuji Green Tea z The Body Shop, żel pod prysznic. Idealny po prostu na takie prysznice w ciągu dnia, w upalne lato. Piękny zapach orzeźwiający zielonej herbaty. Żel jest całkowicie przejrzysty, dosyć gęsty, też jest bardzo wydajny, bardzo fajny. Żele z The Body Shop są u mnie naprawdę zawsze mile widziane. Płyn do higieny intymnej Convalia, to jest płyn do higieny intymnej, słuchajcie, który ja używałam już ze 20 lat temu. Bardzo lubię do niego wracać, więc czasami jak mam okazję być w Ziai, to po prostu go kupuję. Poprawny płyn. Pompka przełożona z innego opakowania, także bardzo ok. Outomi to był peeling do ciała cukrowy w takiej puszeczce o przepięknym, słodko-kwaśnym zapachu. To był zapach bodajże rainbow, czyli taki zapach tęczowy, cokolwiek to miało znaczyć. Myślałam, że będzie bardziej cukierkowy, coś mi nos swędzi. A on był bardziej taki cukrowy. Był to peeling naolejowany, niemniej jednak on był dosyć ostry, bo ja miałam na przykład peelingi naolejowane z Pat & Rap i one tak fajnie sunęły po skórze, masowały tą skórę. Były ostre, ale były też natłuszczające. A ten jest, kurczę, taki naprawdę porządny zdzierak i wcale tej skóry nie zostawia tak mocno natłuszczonej, jakbym sobie wyobrażała, że będzie ją zostawiał. Więc super produkt, ale dla osób, które lubią naprawdę mocne złuszczanie pod prysznicem i niekoniecznie lubią warstwę olejową. Coś mam problemy dzisiaj z wysłowieniem się, jakaś chyba aura się zmienia na dworze. Zapach, który pokazywałam wam ostatnio w takiej aktualizacji moich zbiorów perfumeryjnych, to jest Viva La Juicy od Juicy Couture. Bardzo przyjemny letniaczek, ale jeżeli chcecie taką, wiecie, dłuższą recenzję, o Boże, jaki ładny, miękki kwiatowy zapach, jeżeli chcecie taką dłuższą recenzję posłuchać na temat tej wody, to odsyłam was do filmu zapachowego, może się gdzieś tutaj na karcie wyświetli odnośnik. Miniatura toniku z Pixi, to jest retinol tonik, bardzo lubię te miniatury, one mi odpowiadają właśnie gabarytowo, bo ja lubię sobie zużyć i coś następnego przetestować. Teraz na pewno kupię sobie glow tonik na okres jesienny, poprawne toniki, po prostu, nie powodował podrażnień, super tonik. Balsam do pielęgnacji posłonecznej marki Nuxe, to jest mleczko po opalaniu do twarzy i ciała. Ja używałam tego produktu tylko do ciała. Przepięknie pachnie, mówiłam wam, trochę kwiatem z neroli, ma taki delikatnie żółtawy odcień. Skóra po nim bardzo ładnie połyskuje, ale bez drobin. Ona jest po prostu taka satynowo gładka, przepięknie pachnie. Koloryt jest wyrównany, ale skóra, jeżeli ma wam zejść po opalaniu, to i tak wam zejdzie, więc to nie jest produkt, który zniweluje, wiecie, jakieś suche skórki. Natomiast rzeczywiście jest to produkt godny polecenia dla osób, które korzystają właśnie z opalania. Także jeżeli urlop jest jeszcze przed wami, na przykład we wrześniu jakieś ciepłe kraje, jakieś opalanie, no to zdecydowanie polecam. Ja mam wielką ochotę do tego w przyszłym roku na przykład na lato wrócić. DAF, oryginalny antyperspirant, bardzo lubię, bardzo często ponawiam. Tutaj jest taki produkt, słuchajcie, którego jeszcze jest dużo. I to jest marka Orientana. Ja markę Orientana lubię bardzo. Krem do twarzy, drzewo sandałowe i kurkuma, kocham. Zapach, konsystencja, cudowny. I ten olejek, on był chyba w jakimś pudełku z Shiny Boxie, z którym zresztą teraz jest tam jakaś afera, ale nie wiem, nie śledzę tego. I na początku wydawał mi się fajny, jak go powąchałam, to taki fajny, no taki ok, rześki zapach. Wiecie, że ja pielęgnację olejkową do ciała pod prysznicem również bardzo lubię, więc to taki produkt, wiecie, stworzony dla mnie. Ale muszę wam powiedzieć, że zapach tego produktu na ciele
po prysznicu jest nie do zniesienia. Jest imbir i trawa cytrynowa i ten zapach jest taki kwaśny, nieprzyjemny, utrzymuje się bardzo długo, zostaje na piżamie, nawet po praniu na tej piżamie został u mnie, więc ja nie jestem w stanie tego przez zapach używać. Jeżeli chodzi o formułę, konsystencję, wszystko jest fajnie, zapach niestety nie. Także kremy do twarzy, wszystkie są u mnie super, ten olejek albo go komuś podaruję, albo go po prostu wyrzucę, jak nie znajdę chętnego. To jest świetny produkt. Zrobiłam z nim coś, czego dawno nie zrobiłam z żadnym innym. Rozcięłam opakowanie. To jest Rose Sugar Scrub, różany skrab do twarzy z Lancome. To jest skrab, który jest dosyć delikatny, jest zawieszony w żelu, mnóstwo drobinek złuszczających, przepięknie pachnie taką naturalną, różaną wodą. To nie jest taki sztuczny, ostry zapach róży, tylko takiej raczej wody różanej. I on ma tendencję do rozgrzania skóry, także ostrożnie przy cerach naczyniowych. Niemniej jednak to rozgrzanie jest bardzo przyjemne i ono jest tylko w momencie masowania na skórkę. Bardzo fajny produkt. No do tego stopnia, że rozcięłam opakowanie, żeby go do końca tutaj wybrać. Stosowałam go teraz przynajmniej... Teraz po powrocie z wakacji, kiedy moja skóra gdzieniegdzie tam miała jakieś plamy pigmentacyjne, stosowałam go codziennie, bo ja robię sobie czasami takie sesje z używaniem peelingów codziennie, nawet przez tydzień, przez dwa tygodnie. Potem na przykład używam peelingi dwa razy, trzy razy w tygodniu i sprawdził się po prostu świetnie. Nigdy nie podrażnił mojej skóry, skóra jest w bardzo dobrej kondycji, także bardzo polecam. Jeżeli lubicie pielęgnację Lancome i jeszcze lubicie zapachy wody różanej w kosmetykach, no to świetnie. Zestaw bardzo dobrych płatków pod oczy i na usta, to jest w takim zbiorczym kartoniku, w którym jest taki właśnie duet pod oko i na usta Dragon's Blood marki Rodial. Mówiłam Wam kiedyś o tej marce, ja dostałam od Kasi do testowania właśnie maseczki i takie płatki, które są niezwykle cieniusieńkie, przylegają do skóry niemalże jak druga skóra. Ten płatek na okolice ust ma środek rozcięty, więc spokojnie można na przykład pić, rozmawiać przez telefon, w ogóle rozmawiać z domownikami, nie ma żadnej, wiecie, żadnego uczucia dyskomfortu. Super nawilżają, napinają skórę, przepięknie się tej skóry trzymają, są rewelacyjne. To są najlepsze płatki pod oczy, jakie miałam. To jest bardziej taki bajer, ale rzeczywiście ta skóra była bardzo fajnie nawilżona, taka wiecie, napięta, zliftingowana, także tak, albo zabieg bankietowy przed wielkim wyjściem, albo po prostu relaks i poprawa kondycji skóry w tych miejscach, do której są dedykowane. BC Golden Glow. Maseczka z 24-karatowym złotem, bardzo mocno nasączona witaminą C, przepięknie skórę odświeżyła. Skóra po prostu jak ja zdjęłam ten płat, była biała niemalże jak gejsza. Przepięknie trzymał się później na tym makijaż, bardzo ładnie skóra wyglądała, była taka świetlista. Jeszcze po wykonanym uprzednio peelingu naprawdę czułam się, jakbym zrobiła sobie mikrodermabrazję niemalże sama w gabinecie. Tutaj wrzuciłam opakowanie po płatkach Maxi z... To były z Biedronki, te BB Beauty. A teraz używam najczęściej tych z Action i przerzuciłam się już tylko i wyłącznie do tonizowania i do chyba ostrość tracę i do demakijażu na te duże płatki, bo jest mi wygodniej. BB Beauty olej arganowy w Morocco Shower Gel, gładka skóra, orientalny relaks. I ja nie wiem, czy u mnie to już jest jakaś tradycja, że ja na przykład na wyjazdy wakacyjne z rodziną zapominam dużego żelu pod prysznic, biorę tylko miniatury, potem okazuje się, że tego jest za mało i dokupuję sobie jakiś żel na wyjeździe i tym razem dokupiłam sobie taki i byłam z niego bardzo zadowolona, bo to jest olejkowy, przepięknie pachnący, tak miękko, właśnie arganowo, pielęgnacyjnie, trochę słodko, trochę kosmetykami do opalania. Fajnie nawilżał tą skórę, delikatnie nawet bym powiedziała ją natłuszczał, może nie aż tak jak wiecie, że nie musiałam używać później balsamu, ale rzeczywiście tą skórę taką delikatną warstewkę zostawiał. Super na przykład na to można golić nogi, bardzo polecam, bo to jest taka konsystencja, która to ułatwia. Bardzo fajne żele, miałam ten i jeszcze mam taki w zapasie biały z jakimś delikatnym peelingiem, był bardzo ok. O, tutaj moja miłość, Ritual of Sakura z Rituals, przepiękny zapach, to są bodajże kwiat wiśni. Tak, kwiat wiśni i organiczne mleko ryżowe. Fajny zapach, delikatna konsystencja, niezwykła przyjemność pod prysznicem używać tych pianek. Rexona z Invisible Aqua. Bardzo dobre antyperspiranty, które faktycznie nie brudzą ubrań, dają długie zabezpieczenie, wiecie, ochronę antypotową i są bardzo wydajne w tej pojemności. Mydło kuchenne Goździk. To jest mydło Yoop, 92% składników pochodzenia naturalnego, o przepięknym goździkowym zapachu, o niebywałej wydajności. Uwielbiam mydło naturalne do rąk. Ja mam zawsze problem ze skórą dłoni, szczególnie na jesień i to mydło to pięknie niwelowało. Ja trzymałam tylko i wyłącznie w kuchni, no z racji też przeznaczenia. Niemniej jednak ja w kuchni ręce myję też bardzo często. Ja ten produkt miałam pół roku,
pół litra produktu, naprawdę mega wydajne, także bardzo się opłaca te mydełka kupować, na pewno wrócę. Mgiełka tonizująca Delia Dermo System do twarzy, szyi i dekoltu, szybkie odświeżenie, ekstrakt z aloesu i alantoina. Muszę Wam powiedzieć, że na początku wydawało mi się, że ta mgiełka była bardzo fajna i popryskałam sobie kilka razy twarz, a którymś razem po spryskaniu twarzy potwornie piekła mnie okolica oczu. Powtórzyłam to drugi, trzeci raz i było to samo. I żeby była jasność, pryskałam skórę twarzy zawsze w takich samych okolicznościach, zawsze przed wyjściem z domu, zawsze na odświeżoną skórę, wcześniej umytą, więc nie wiem, czy tutaj się zadziała jakaś reakcja. No nie mogę tego polecić, bo data ważności, wszystko się zgadza, natomiast nagle zadziało się coś takiego, że uwrażliwiły mi się oczy na to. Bardzo przyjemny kremik Nivea, z takiego zestawu były trzy kremiki w trzech kolorach, można było mix and match, wiecie, miksować ze sobą zapachy. Ta seria Nivea Soft, zużyłam tego do nawilżania całego ciała na wakacje. Pomadka Labello Original, to jest pomadka taka coś jak Nivea, tylko niemiecka, fajna taka, wiecie, delikatnie odżywcza, dobra do, wiecie, do stosowania na przykład wieczorem. Bardzo dobry drogeryjny szampon. Gliscor szampon Purify Protect, to był taki szampon ochronny, zupełnie przejrzysty, bardzo gęsty, z keratyną i ekstraktem z oleju moringa. Do włosów przetłuszczających, przeciążonych zanieczyszczeniami. Jeżeli gdzieś ten szampon dorwiecie, nie wiem, czy one są jeszcze dostępne w regularnej sprzedaży, to bardzo Wam polecam, jeżeli lubicie na przykład te mgiełki takie Gliscora w sprayu i na przykład, nie wiem, szampony jakoś tak omijacie z daleka, a lubicie szampony przeźroczyste, które sprawiają, że włosy są bardzo sypkie, to polecam Wam wypróbować, bo to jest szampon, który totalnie włosów nie obciąża i wzmywa z nich wszelkie zanieczyszczenia typu żel, typu lakier, jakaś, wiecie, stylizacja. Jest naprawdę bardzo fajny. Serum nawilżający z Bielendy. To jest serum z tej samej serii, z której są olejki, które ja bardzo, bardzo lubię. Patrzę nawet, czy tutaj są te olejki, nie ma ich. I to było serum olej konopi, olej konopny i szafran. Przepiękny zapach. Atomizer, bardzo fajna formuła wydobywania. To była taka konsystencja żelu z odrobiną olejku. Bardzo niewielka ilość pozwalała na to, żeby sobie przemasować na twarzy. Bardzo szybko się wchłaniało, ale nie wchłaniało się na zasadzie takiej, że wiecie, za chwilę twarz była już sucha, tylko zostawała delikatna ochrona na skórze. Doskonałe nawilżenie, pielęgnacja przed snem. To ja to stosowałam albo pod jakiś bogaty krem nawilżający, albo odżywczy, albo pod maskę nocną. Natomiast na dzień stosowałam to albo pod krem z filtrem, albo pod krem nawilżający, albo pod makijaż. Wiecie, to wszystko zależy, bo ja nie stosuję takiej jednoznacznej, jednotorowej pielęgnacji. I Botanik, formuła z Bielendy są naprawdę godne polecenia. W tej chwili kupiłam sobie też olejek do ciała, też mi bardzo odpowiada, także rzeczywiście ta ziołowo, taka wiecie, olejkowa pielęgnacja z Bielendy, no bardzo mi odpowiada. A tutaj ogromny plus za zapach. Maseczka w płacie Tony Moly z masłem Shea. Słuchajcie, jak ta maska cudownie zmiękczała skórę. Nie pachniała. Miałam nadzieję, że będzie miała taki miękki, fajny, kojący zapach. Nie pachniała, ale cudownie zmiękczyła i odżywiła skórę. No masło Shea po prostu zdziałało tutaj cuda. Moja skóra właśnie była taka podrażniona, wiecie, przesuszona po słońcu. Zresztą nadal jest. Na twarzy to jeszcze jest w miarę okej, ale na ciele dalej walczę. Ale jeżeli macie taką właśnie skórę bardzo wymagającą, jakąś po opalaniu, to super, polecam. Tutaj maseczka Soap and Glory Bright and Beautiful z bardzo dużą dawką witaminy C. Jak te maski są nasączone, słuchajcie, to jest jakiś obłęd. Pięknie dolegają, skóry są odrobinę sztywniejsze niż maska na przykład ta, czy tutaj była ta maska z tym 24-karatowym złotem z BC. Odrobinę sztywniejsza ta płachta, ale jak już się ją dobrze ułoży, jak się rozwałkuje te wszystkie pęcherze, to się trzyma. Natomiast słuchajcie, ilość składników aktywnych w tej masce, no to po prostu jest kompres dla skóry, także skóra potem jest jak gąbeczka. Takie wszystko jest wchłonięte w nią. Wykończyłam w końcu Fix MAC Prep and Prime. To jest ta moja mgiełka klasyczna, ulubiona, nawilżająca, a teraz mam takiego maluszka o zapachu ananasowym. Uwielbiam te mgiełki i mam wrażenie, że gdzieś mam chyba puste opakowania, do których powinnam to wrzucić, żeby później sobie wymienić tę pomadkę. Ale nie wiem, czy ja wyrzuciłam te opakowania, czy gdzieś je zbieram. Wspaniała do odświeżenia makijażu w ciągu dnia, do stosowania pod pielęgnację, do stosowania na pielęgnację pod makijaż, ma bardzo ładny zapach, nawilża skórę, zatrzymuje fajnie wodę w naskórku, zbiera pudrowość z umalowanej twarzy, bardzo wielofunkcyjny i mega wydajny produkt, taki mój święty graal z maka. Bardzo dobre, drogeryjne serum ze śluzem ślimaka, do skór takich mocno dojrzałych, bo ono tam stoi w ogóle chyba na półce 55+. Szybko się wchłania, to jest serum odmładzające, liftingujące, szybko się wchłania. Można się szybciutko na to serum umalować albo nałożyć dalsze kroki pielęgnacyjne. Pięknie pachnie, daje efekt liftu. Jeżeli lubicie takie śluzowo, trochę marzące się konsystencje i tak idziecie trochę w stronę pielęgnacji koreańskiej, to zerknijcie sobie, bo jest naprawdę super.
Tutaj mi się skończył świetny produkt, to jest The Ordinary Caffeine Solution, to jest serum do pielęgnacji pod oczami, mega wydajne. Trochę się trzeba namachać, żeby to serum rozprowadzić, ale przepięknie się wchłania i rzeczywiście ładnie prasuje tą skórę pod oczami, tak ją napina delikatnie, ją nawilża, odżywia. Czasami nakładałam na to, jeżeli robiłam tą pielęgnację przed snem, to zdarzało mi się nakładać na to jakiś tłusty krem. Czasami zostawiałam to tak zupełnie sote. Jeżeli stosowałam to rano, to nie nakładałam na to już nic pielęgnacyjnego, tylko jakieś tam dalsze kroki makijażowe. Świetnie mi się sprawdzało, super. Nigdy mnie nie uczuliło, nie podrażniło, wiecie, no wiadomo, że no nie zniwelowało do zera opuchnięć, ale na pewno je niwelowało. Jak miałam takie dni ciężkie, że te opuchnięcia były duże, no to zdecydowanie niwelowało. I tutaj są płatki z Action, z którego ostatnio robiłam Wam haul, te duże, a to są płatki z Be Beauty, więc pokazuję Wam, jaka jest różnica. Marka Alvira i one są świetne, bo one mają taką teksturę, że jak wchłoną produkt, to zatrzymują go w sobie i jak dotykacie się do skóry, to tak jakbyście nasączoną gąbką się przemywały. Ostatni produkt to korygujący żel pod oczy Lift for Skin z Oceanica. Mam wrażenie, że już Wam pokazywałam ten krem, nie wiem dlaczego go zostawiłam, chyba dlatego, że chciałam do niego wrócić, żebym nie zapomniała opakowania. Polski produkt z pompką Airless, świetny krem, który ma taką dosyć bogatą konsystencję, ale pod wpływem ciepła dłoni pięknie się rozprowadza, liftuje skórę. To jest ta seria, która robi odżywki do brwi i rzęs, które są fantastyczne. Oni mają wiele takich produktów jakby skoncentrowanych na jakimś problemie skórnym. Tak tutaj to jest wielofunkcyjny produkt, który ma korygować wszelkie niedoskonałości w okolicach oczu, typu obrzęki, zasinienia, drobne zmarszczki. Pięknie działa na okolice pod oczami. Na problem, który macie, on nie zniknie, natomiast przy długofalowym stosowaniu rzeczywiście ta skóra wygląda bardzo ładnie. No, dobra. Tak jak mówiłam, koniec tego dobrego. Pudełko jest puste. Tutaj został tylko woreczek po kurtce puchowej, który nie wiem w ogóle skąd się tutaj wziął, więc sami widzicie, że porządki były konieczne. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.